Zacznę od takiej historii. Kiedyś wielki koncern, który produkuje, powiedzmy, margarynę, ogłosił taki konkurs, że kto tam zbiera najwięcej jakichś kuponów z tych margaryn, opakowań czy czegoś, w każdym razie udokumentuje, że najwięcej tej margaryny kupił, to wygra samochód. W nagrodę będzie samochód. No oczywiście w konkursie brały udział przede wszystkim panie. No i doszło do takiego programu finałowego. To telewizja transmitowała. Trzy panie stanęły w tym finale. Prowadzący pyta pierwszej z nich, dlaczego pani kupuje tyle tej margaryny, tej znanej firmy? Ona mówi, no bo to jest taka margaryna, się nadaje do wypieków, do ciast, ciasteczek, najlepsza na świecie. Dobrze, brawo, oklaski. A pani dlaczego kupuje tyle tej margaryny? Pytają drugiej. A bo to jest taka margaryna, którą można posmarować chleb i do kanapek, i do pomidorów, jakiś tam warzyw, i do wędliny, super, po prostu najlepsza na świecie. Dobrze, a pani dlaczego kupuje tyle tej margaryny, pytają trzeciej finalistki. Ona taka trochę onieśmielona spuściła wzrok i mówi, bo ja po prostu strasznie bym chciała wygrać ten samochód. Strasznie chciałaby wygrać ten samochód. Chcieć czegoś, chcieć to móc. Chcieć to móc było takie powiedzenie kiedyś, które dzisiaj trochę nam wyszło z pamięci. Stanisław Wyspiański w swoim Weselu pisze, żeby nam się chciało chcieć. Chcieć to móc. A dzisiejsza Ewangelia jest o chceniu. Przychodzi trędowaty do Jezusa i mu tak ładnie mówi, Panie, jeśli chcesz, czy jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. To jest też sposób jakby przekonywania Pana Boga, żeby wysłuchał naszej prośby. Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Zupełnie inaczej próbowali z Panem Bogiem pogrywać Izraelici w czasie wędrówki przez pustynię. To był bunt. To było lekceważenie. To był jakiś strajk lojalności wobec Pana Boga. To było wymuszanie, to były nieustanne pretensje. Tak, tam w Egipcie mieliśmy warzywa, owoce, a tutaj tylko ta manna, już mamy dość. Pan Bóg zapałał gniewem wobec tego pokolenia. Doświadczył go pragnieniem. Dopiero Mojżesz, uderzając laską w skałę, dobył z niej wodę. A potem, kiedy sytuacja się powtórzyła, nawet Mojżeszowi brakło wiary, kiedy Pan Bóg mu za drugim razem powiedział, powiedz tej skale, przemów do niej, a wypłynie woda, on nie uwierzył. I zbierając doświadczenia z poprzedniego przypadku, nawet dwukrotnie uderzył laską w skałę. Woda co prawda wypłynęła, ale w ten sposób Mojżesz udowodnił, że i on jest nieodrodnym synem swojego narodu i nie ma zaufania do Pana Boga. Nie umie powiedzieć, jeśli chcesz. Możesz nas nakarmić, jeśli chcesz, możesz nas napoić. To był bunt. Zrodził się gniew w sercu Boga. Przysiągłem, nie wejdą do mego odpoczynku, tak pisze list do Hebrajczyków. Tłumacze psalmów Biblii Tysiąclecia przetłumaczyli nam do krainy odpoczynku. Nie ma żadnej krainy. To jest odpoczynek, to jest stan łaski, stan pokoju, stan beztroski, można powiedzieć. Odpoczynek, nie wejdziecie do mego odpoczynku. Wchodzi do odpoczynku, natomiast ten trędowaty, do tej pory jego życie było męczarnią. Musiał unikać ludzi, z daleka dawać znać, że zbliża się do kogoś, krzyczeć, nieczysty, nieczysty. Podszedł do Jezusa i poprosił. Nie, on nie miał pretensji, że Bóg go pokarał jakąś nieczystością, jakąś chorobą. On tylko przyszedł i pokornie powiedział, jeśli chcesz. Jezus zechciał, wyciągnął rękę, dotknął go i oczyścił, jeśli chcesz. Właściwie to jest podpowiedź, jak powinniśmy prosić Pana Boga. Przyjść tutaj i na czymkolwiek nam zależy, zawsze mówić Mu, jeśli chcesz. Jeśli chcesz, możesz mi dać zdrowie. Jeśli chcesz, możesz wlać pokój w moje serce. Jeśli chcesz, możesz odpuścić moje grzechy. Jeśli chcesz, możesz mnie pouczyć swoim słowem. Jeśli chcesz, możesz wypełnić moje serce swoją łaską i miłosierdziem. Ale to jest także dla nas nauka. Jeśli chcesz, możesz to uczynić. Jeżeli mamy jakieś plany, jakieś zamiary, jeżeli coś powinniśmy zrobić, no tylko potrzeba nam chęci. Popatrzmy tak nawet czasami na swoje otoczenie, na tę półkę z butami, gdzie wszystko takie skotkowane, porozrzucane. Nie wiem, może na szafę czy stół z narzędziami, jakiś warsztat. Może jakieś inne miejsce,
ten cieknący kran, czy jakieś drzwi, które skrzypią, że od tylu tygodni, od tylu miesięcy obiecujemy sobie, zrobię, czas nam ucieka, przez palce się przelewa. Trzeba chcieć, żeby nam się chciało chcieć. Wszystko mogę w tym, który umacnia mnie, który daje siły moim rękom i moim nogom, który daje skrzydła mojej duszy, jeśli tylko chcę. Dlatego dzisiaj, mówiąc nasze słowa modlitwy, błagamy Boga, aby zechciał nasze serca oprócz swojej łaski i błogosławieństwa wypełnić także chęcią. Panie, jeśli zechcesz, spraw, aby i nam się chciało, żebyśmy mieli chęci. Amen.